Najbliższa noc z przymrozkami, a 1 maja ze słońcem. Aleksandra Kostka, zapraszam na aktualne prognozy. Nasz kraj jest w zasięgu wyżu, dlatego majówka rozpocznie się bardzo słonecznie. Z kolei 2 maja deszcz. Taką pogodę zafunduje nam ten niż. Ale w sumie będzie to ciepły początek miesiąca, bo mamy napływ tych ciepłych mas powietrza. Tymczasem w nocy zaledwie 1-2 stopnie na termometrach. Lokalnie spadki poniżej zera. W ogóle na północy spodziewamy się w wielu miejscach przygruntowych przymrozków. Nad ranem, uwaga kierowcy, mglisto. A jutro piękny, słoneczny dzień od rana do wieczora. Ma świecić słońce, a na termometrach przyjemne wartości od 14-15 stopni w regionach północnych do nawet 19 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby lub umiarkowany, a ciśnienie 1006 hektopaskali. 2 i 3 maja ze zmienną pogodą. We wtorek ciepło i wszędzie deszczowo, ale już od środy chłodniej. Zanikający deszcz jeszcze na Podlasiu, Mazowszu i Podkarpaciu. W kolejnych dniach przeważnie kilkanaście stopni i miejscami mogą przydać się parasole. A jak popada, to przyniesie to wytchnienie alergikom, a w powietrzu mamy obecnie bardzo dużo pyłków brzozy. Pylą również dęby. Największe stężenie ich pyłków mamy na południowym zachodzie. No i uwaga, uczuleni na trawy. Rozpoczynamy sezon na kichanie, wodnisty katar i nieżyt spojówek z powodu właśnie traw. To wszystko teraz. Zapraszam na jutro w imieniu Moniki Andrzejczak i życzę udanej majówki. Do zobaczenia.